Włączam to. I teraz szybka sprawdzenie, czy tu wszystko działa jak należy. Czy możecie coś powiedzieć? No, coś. Dobra, towarzysze, wszystko działa. Działa jak należy. Więc jesteśmy tutaj z towarzyszami z Polskiej Partii Robotniczej. I będziemy, tutaj mamy konferencję na żywo poświęconą 150. rocznicy Komuny Paryskiej. Widzicie tutaj znaczek pocztowy z Polski Ludowej, oddający hołd Komunie Paryskiej w stulecie, a my jako kontynuatorzy dobrych tradycji z PRL-u 50 lat później także będziemy oddawać cześć Komuny Paryskiej, więc to nasze spotkanie ma takie dwa punkty. Pierwszy punkt będą to takie krótkie referaty przygotowane przez członków PPR-u. Drugi punkt, no to ewentualna dyskusja z widzami, jakieś pytania, jakieś komentarze, jeśli się takie pojawią. Więc zaczynamy. Mogę już? No tak, tylko głośniej. Teraz dobrze? Ja cię słyszę, tylko postaraj się tak, wiesz, więcej tutaj, no... Rozumiem. Słuchając, usta zatnij, czoła nie zniżaj, oto opowieść o dniach ostatnich komuny miasta Paryża. Bębny bębną nocą warczały, nim świt zaświecił blady, padły w mieście pierwsze wystrzały, stanęły barykady. Bramy zdobyto, wzięto forty, śmierć bliska, z każdej ulicy jak z aorty pływa krew paryska, ale komunom się nie podda, komuna śmiercią gardzi. Paryżu gniewny okrzyk oddaj, do broni komunardzi, do broni ludu roboczy, dzieci, kobiety. Halo? Ja nie słyszę. Mamy jakieś problemy techniczne. Mamy nadzieję, że zaraz to zostanie wyjaśnione. Co i jak? Jestem, to tak, mam mówić teraz w takim razie, tak? Tak, tak, ale bo ty przerwałeś czytanie, no, ja w pewnym momencie przestałem słyszeć, co czytasz. Czy to nie ja czytałem, tylko inny towarzysz. Dobrze. A jak skoro towarzysz ma problemy techniczne, to możemy przejść do kolejnego punktu. No dobra, no to przejdźmy do kolejnego punktu. No więc tak, Komuna Paryska niewątpliwie była pierwszą istniejącą formą dyktatury proletariatu. Pokrótce przyjrzę się jej głębiej i powiem co nieco o jej znaczeniu. Komuna dokonała znaczących zmian w ustroju. Urzędnicy państwowi byli w pełni obieralni i usuwalni, ich pensje nie przekraczały zarobków przeciętnego robotnika. Istniała również rotacyjność kadr, zniesiono stałą armię i trójpodział władzy. Znaczy, Komuna była zarazem organem ustawodawczym, jak i wykonawczym,
a sędziowie również byli obieralni i usuwalni. To ostatnie, wbrew twierdzeniom liberalnej burżuazji, nie obaliło demokracji, a wręcz przeciwnie, dało jej pełniejszy wymiar i przejrzystość, dzięki czemu pozbyto się mglistych populistycznych frazesów czy układania się za kulisami, co jest tak często spotykane w demokracji burżuazyjnej. Wiele kwestii było głosowanych bezpośrednio przez ludność komuny. Myślę, że warto też się pochylić nad kwestią tego, które rozwiązania komuny można wykorzystać w przyszłym budownictwie socjalistycznym, a których nie można. Moim zdaniem jest to ważne przy chociażby pisaniu programu partii. Tak jak teraz czyni to PPR, wszystkich zainteresowanych zapraszamy do dołączenia. Wielokrotnie w przypadku dyskusji na temat budownictwa socjalistycznego porusza się temat ZSRR i bloku wschodniego, to rzadziej porusza się temat komuny paryskiej. Niesłusznie. Oczywiście musimy sobie powiedzieć, że komuna paryska była nierozwiniętą formą dyktatury proletariatu, ograniczoną w miejscu i czasie. Nie było kierowniczej roli partii komunistycznej chociażby. Również doświadczenie późniejszych projektów socjalistycznych pokazało, że raczej nie obędzie się bez stałej armii. Warto jednak wspomnieć o takich rozwiązaniach jak obieralność, usuwalność i rotacyjność kadr, czy też równość pensji urzędniczej i zarobków robotników. Są to niewątpliwie zmiany, które byłyby bardzo pomocne w budownictwie socjalistycznym, o ile niekonieczne dla niego. Na koniec poruszę kwestię różnic między komuną paryską a władzą radziecką. O ile sprzeciwiam się narracji IPN mówiącej, iż Związek Radziecki był krajem totalitarnym i uważam, że ZSRR ustrój był znacznie bardziej złożony i istniała pewna demokracja, szczególnie w miejscu pracy i lokalnie, jednak bez wątpienia komuna paryska była znacznie bardziej demokratyczna niż Związek Radziecki. I tutaj warto pochylić się nad programem demokratyzacji ZSRR z 1947 roku opracowanego przez Żdanowa. Aleksander Pyrzykow, będący antykomunistycznym historykiem, wskazuje, że zakładał on powszechne referenda na temat najważniejszych spraw państwowych czy zadanie inicjatywy ustawodawczej organizacjom masowym. Państwo miało stać się niemalże jedynie narzędziem do zarządzania gospodarką. Program ten niestety nie został wprowadzony w życie. Ma on jednak ważne znaczenie i podkreśla również znaczenie komuny. ZSRR, o ile partia potrzebowała poparcia mas, to jednak krajem zarządzała ona, a nie masy bezpośrednio. Było to konieczne, gdyż narody ZSRR na początku istnienia tego państwa były bardzo słabo wykształcone. Dzięki socjalizmowi udało się wyedukować społeczeństwo, tym samym zaczęło być ono zdolne do rządzenia w sposób znacznie bardziej demokratyczny, stąd też propozycje Żdanowa były słuszne. Ustrój ZSRR według tej reformy miał więc poniekąd bardziej przypominać ustrój komuny niż do tamtej pory. Podkreśla to więc wagę doświadczenia komuny. Sugeruje to również, że w drodze do komunizmu ustrój podobny do komuny może być tym wyższym niż ten znany z historii ZSRR. Rolą partii w socjalizmie jest bycie nauczycielką mas. Człowiek jednak nie potrzebuje szkoły przez całe życie, a tylko przez jego początek. Gdy ukończy edukację, może się zająć pracą samemu. Podobnie jest z masami. Gdy partia nauczy je, jak rządzić, same mogą przejąć władzę. Rola partii staje się coraz mniej znacząca, aż obumiera ona wraz z państwem, a społeczeństwo przechodzi od socjalizmu do komunizmu. I to tyle. Towarzyszu, to mam do ciebie jedno pytanie. Żeby to nie było takie sztywne, że tylko referaty, ale jedno pytanie uzupełniające. Mianowicie chciałbym zapytać o tą kwestię zarobków tutaj przedstawicieli. Więc który twoim zdaniem system jest bardziej demokratyczny? Czy komuna paryska, czy współczesna republika burżuazyjna, gdzie pan Biedroń w parlamencie zarabia ponad 50 tysięcy złotych, albo taki pan Gdula z parlamentarnej lewicy, który nie dość, że dostaje dietę, nie dość, że tam ma ileś różnych zniżek i tak dalej, to on publicznie płacze, że tutaj nie można z tej pensji przetrwać, zresztą tam Kulasek także tutaj jakby ten, a nawet Zandberg, który udaje lewicowca, takiego najbardziej lewicowego w tej parlamentarnej lewicy, to on mówi, że ich tutaj lewicowym projektem partii Razem jest to, że poseł powinien zarabiać jedynie trzykrotność pensji, średniej pensji. No. Czy to, co było w komunie paryskiej, a więc, że uposażenie przedstawiciela tutaj obieralnego ma wynosić dokładnie tyle samo, co uposażenie robotnika? Zdecydowanie komuna była bardziej demokratyczna. To, co właściwie widzimy dzisiaj w Republice Burżuazyjnej, jest właściwie
bardziej taką demokracją czysto fasadową. Co prawda niby można zagłosować, ale to jest dosłownie raz na 4 lata. Jak już wybierzesz raz kogoś, no to on dalej jest przez te 4 lata, nie można praktycznie nic zrobić. Do tego czasu, wiadomo, o wszystkich aferach się zapomni i on na kolejne 4 lata będzie już super, wszystko fajnie. No jeszcze tworzą się pewne układy, tak? Wszystko się ustala właściwie za kulisami. Właściwie liczy się to, co jak ktoś ma pieniądze, to wtedy będzie miał w polityce jakąś w ogóle szansę. A jeżeli nawet już jakaś partia właśnie tutaj proletariacka zdobędzie władzę demokratycznie, no to co się dzieje? No, przychodzi tutaj albo jakiś tutaj właśnie pucz wojskowy, albo coś innego, albo jakieś, nie wiem, może być jakieś jeszcze sankcje, czy tak dalej. I co? I tyle z tej demokracji. No tak jakby ostatnio było na przykład w Bolivii chociażby. Dobrze, kto następny? Towarzysz Arek? A chętnie mogę opowiedzieć tam o zaangażowaniu tutaj głównego wodza Komuny Paryskiej, wielkiego polskiego rewolucjonisty i co ważne, internacjonalisty. A mianowicie chodzi tu o postać Jarosława Dąbrowskiego, generała Komuny Paryskiej i jej wodza naczelnego, który właśnie zginął w walkach w obronie proletariatu francuskiego, który powstał tutaj walczyć o swoje prawa, walczyć o lepsze jutro. Mianowicie Jarosław Dąbrowski urodził się w 1836 roku w rodzinie szlacheckiej i w związku z tym jego rodzina, nie chcąc robić problemów w Polsce, która była pod zaborami, zdecydowała się, że przeznaczy syna do kariery wojskowej. Ukończył on korpus kadetów, później służył w armii carskiej, jednak służąc w armii carskiej zaczął właśnie się interesować nowymi prądami w myśli politycznej, zaczął właśnie tutaj brać udział w różnych nielegalnych wówczas spotkaniach, gdzie pierwsza tutaj się wykuwająca w Europie myśl socjalistyczna była rozprowadzana w formie różnych gazetek, bardzo tak przez małe grupki partyzancko rozprowadzanych. W związku z tym później zaczął wiązać się z coraz bardziej radykalnymi prądami myślowymi, prądami politycznymi. I na początku lat 60. XIX wieku zaczął działać w tak zwanym Stronnictwie Czerwonym. Stronnictwo Czerwonych to było, dwa stronnictwa były niepodległościowe, chcące właśnie w Polsce wywołać powstanie przeciwko władzy carskiej. Było to Stronnictwo Białych, które chciało odbudować Polskę, ale tylko Polskę dla polskich panów, czyli niewiele się przejmując chłopstwem, a jeżeli cokolwiek już chłopstwu odpalić, to jakieś resztki z pańskiego stołu, czy nawet jakby dawać ziemię, to za odszkodowaniem, za które i tak potem by się chłopstwo musiało płacić, czyli praktycznie chłopstwo by pracowało na państwo i wykupywało się, płaciło odszkodowanie jeszcze tym panom, którzy ich przez lata gnębili, wyzyskiwali, męczyli sami nic nie robiąc. W opozycji do tego podejścia stało Stronnictwo Czerwonych, które twierdziło, że jeżeli robić powstanie przeciw caratowi, to to, o co walczymy, musi być społecznie lepsze niż ten carat, przeciwko któremu walczymy. Że nie walczymy tylko o jakieś głupie kreski na mapach, tylko o to, żeby zaprezentować jakąś światu nową wizję, żeby to było warte tego, żeby w tym walczyć, żeby ten chłop miał jakikolwiek interes. I dlatego oni postulowali wywłaszczenie tych wielkich majątków ziemskich, tych szlacheckich, w ten sposób, aby oddać tą ziemię chłopstwu
i faktycznie to zrobić, a nie bawić się w jakieś rekompensaty, odszkodowania dla jaśnie panów za to, że im zajęto tą ziemię w celu po prostu dokonania dziejowej sprawiedliwości. I Stronnictwo Czerwonych zdecydowanie dążyło do tego, żeby poprzez działania militarne rozbroić armię carską, odeprzeć ją. Dąbrowski był jednym ze strategów tego planu. Strategia jego polegała na tym, żeby zniecić powstanie w Warszawie i zająć składy broni w Cytadeli Warszawskiej. No niestety biali, z którymi próbowano to dogadywać, cały czas się wahali i wahali się tak długo, aż właśnie carat się dowiedział o tym planie i spisek został rozbity. Nie wiadomo, czy to ktoś się wygadał, czy może właśnie z tego Stronnictwa Białych jakiś zdrajca chcący się układać z caratem, polepszyć tu jeszcze swój byt, wydał tych czerwonych. W każdym razie wielu towarzyszy Dąbrowskiego zostało wtedy albo rozstrzelanych, albo zesłanych na Syberię. Dąbrowski akurat miał to szczęście, że jego, zanim na miejsce zsyłki dostarczono, to miał przebywać w więzieniu w Moskwie. No i z tego więzienia w Moskwie udało mu się brawurowo uciec, pokonał tutaj całą tą trasę przez to Imperium Rosyjskie, wydostał się do Europy, osiadł we Francji. No i we Francji on żył jako tutaj były wojskowy, różnych zajęć się imał. W każdym razie nadszedł ten rok 1871. No i ta wojna przegrana przez Francję z Prusakami, gdzie ten dowództwo francuskie zaczęli ci oficerowie powrócać własnych żołnierzy, często tchórzliwie i się okazali w obliczu tej armii niemieckiej. No i lud Paryża oni zostawili na pastwę losu, a sami uciekli do Wersalu, Paryż zostawiając praktycznie na pastwę tej pruskiej armii. No i w tym momencie zdecydowali się Paryżanie bronić tutaj, że nie zgadzają się na tą kapitulację, nie zgadzają się na to tchórzostwo i tak dalej, tego rządu, który ich najpierw wymagał od nich walki, krwi, a potem ich olał tchórzliwie. No i w każdym razie nastąpił ten wybuch tego powstania w Paryżu. Od razu poszły radykalne postulaty społeczne, te, o których tutaj Dominik mówił. I co w związku z tym? No, wielu Polaków też tam było, tej imigracji, bo to byli często byli działacze jacyś rewolucyjni, czy byli powstańcy, więc oni się zaangażowali militarnie. Wśród nich był tu właśnie Jarosław Dąbrowski. I Jarosław Dąbrowski starał się tej Radzie Komuny powiedzieć: ludzie, przecież my mamy szansę, Prusacy nas nie atakują w tym momencie, więc mamy szansę rozbić ten tchórzliwy, burżuazyjny rząd, który tylko dba o siebie, a nas ma gdzieś. No i powinniśmy tam w ten Wersal, gdzie oni się, te wszystkie urzędasy burżujskie, gdzie te wszystkie politykierzy, szlachciury, magnaci się gromadzą, powinniśmy uderzyć, ten Wersal zająć i przejąć władzę. No ale tak to wyglądało niestety trochę jak obecnie na lewicy, że zajmowano się wszystkim oprócz spraw najbardziej kluczowych, tej, od której wszystkie pozostałe zależały, i nie podjęto decyzji ataku na Wersal. W związku z tym komunardzi, czyli obrońcy komuny, znaleźli się w defensywie. Dąbrowski właśnie kierował tą defensywą. 5 maja, czyli jak już
od ponad miesiąca trwały walki, no to został wodzem naczelnym Komuny Paryskiej. Zdobył właśnie bardzo dużą popularność, odpierając przeważające siły wroga. Niestety te siły wroga były zbyt przeważające. No i 23 maja generał Dąbrowski w pierwszej linii, idący w pierwszej linii, broniąc się na barykadzie wraz ze swoimi żołnierzami, zginął od postrzału, śmiertelnie ranny. I później postać generała Dąbrowskiego stała się inspiracją dla wielu polskich rewolucjonistów, dlatego że on nie walczył tylko o to, żeby w Polsce był ten dobrobyt, tylko on, nieważne gdzie się znalazł, zawsze szedł po stronie mas, zawsze szedł po stronie postępu, przejawiał tam piękną internacjonalistyczną postawę. I właśnie za ten internacjonalizm, za to oddanie, on został wiele lat później, jak wybuchła wojna domowa w Hiszpanii, patronem Polskiej Brygady Międzynarodowej, brygady imienia Jarosława Dąbrowskiego, która walczyła tutaj w obronie Hiszpanii przed faszyzmem i która teraz jest bezlitośnie przez łysogłowych archiwistów usuwana z pamięci publicznej, potępiana i wylewa się na nią pomyje. Jarosław Dąbrowski oprócz tego był też upamiętniany często w Polsce Ludowej, na przykład był na banknocie 200-złotowym, co starsi słuchacze mogą pamiętać. No i co? No i przede wszystkim jego upamiętnienie jest słuszne, ponieważ to była postać, która szła z ludem zawsze w jego obronie i zawsze jednocześnie łączyła w sobie tą ideowość, to oddanie właśnie z rozsądkiem i realizmem politycznym, którego w dzisiejszych czasach, bardzo często w dzisiejszej polityce, niestety brakuje. Niestety brakuje tu analiz, brakuje tu realizmu, brakuje tu tego chłodnego umysłu, jak miał tutaj ten chłodny umysł swój wojskowy generał Dąbrowski. I jest to postać warta upamiętnienia, warto się z nią zapoznawać, warto swoich znajomych w jakichś dyskusjach zapoznawać, że mieliśmy takiego tutaj generała, który walczył o słuszną sprawę. I warto pamiętać, niech będzie dla nas inspiracją postawa generała Dąbrowskiego. Towarzyszu Arku, czy możesz powiedzieć, dlaczego to Polak został przywódcą Komuny Paryskiej? Ciężko powiedzieć. Wydaje mi się, że Komuna Paryska, jak przystało na państwo socjalistyczne, czy starające się tworzyć socjalizm, była krajem niedyskryminującym ze względu na narodowość, nie uwzględniającym tutaj czyjegoś pochodzenia, że ten jest cudzoziemiec, gorszy i nie może tutaj służyć naszej sprawie. Po prostu był człowiekiem kompetentnym, z doświadczeniem wojskowym, ideowym, znanym ze swoich właśnie tutaj oddanych lewicowych poglądów. Więc nie przekreślając, nie dyskryminując komunardzi, po prostu opierając się na kompetencjach, zaufali mu i stał się ich po prostu ulubieńcem w pewnym momencie, bohaterem Paryżan. To znaczy ogólnie w słusznym kierunku idziesz, ale ja to uporządkuję troszkę. Więc najpierw mieliśmy do czynienia z wojną francusko-pruską. I w momencie tej wojny francusko-pruskiej, no to armia francuska podejmowała działalność ofensywną, no i ta armia francuska, tak jak wszystkie istniejące wtedy armie w Europie, były to armie klasowe i stanowiska oficerskie były zarezerwowane dla szlachty. Także Dąbrowski został oficerem w armii rosyjskiej dlatego, bo wywodził się z szlachty. W momencie, kiedy Francja zaczęła tę wojnę przegrywać, kiedy wojska pruskie zbliżały się do Paryża, to wtedy powołano Gwardię Narodową. I ta Gwardia Narodowa to była
ochotnicza organizacja wojskowa, po prostu składająca się z robotników mieszkających w Paryżu, którzy w tej wojnie francusko-pruskiej nie brali udziału. To nie była ich wojna. Oni siedzieli w Paryżu, pracowali, ale kiedy wojska pruskie zbliżały się do Paryża, no to burżuazja zdesperowana postanowiła tym robotnikom dać broń i ich uzbroić. W momencie, kiedy to stał konflikt między tą Gwardią Narodową składającą się z robotników, a tym rządem wersalskim, no to się okazało, że w tej, obie strony są uzbrojone, ale wszyscy oficerowie francuscy popierają Wersal. Więc nagle się okazało, że ta Gwardia Narodowa składająca się z robotników, brakuje tutaj kadr oficerskich. I to jest przykład właśnie Dąbrowskiego, ale także Wróblewskiego i innych ludzi, którzy mieli przeszkolenie wojskowe, pochodzenie szlacheckie bardzo często i ponieważ brakowało tych kadr, to oni mogli właśnie tutaj awansować. Mamy, sądzę, że taką dość podobną sytuacją jest sytuacja w Wenezueli, kiedy to Chavez po puczu, który się tam odbył w 2002 roku, on swoją gwardię taką przyboczną, ochroniarską budował nie z ludzi z Wenezueli, którym nie ufał, tylko z Kubańczyków. I tam jest około 20-30 Kubańczyków, którzy obstawiają, nie wiem czy to do dzisiaj, ale tak przynajmniej było w czasach Chaveza, że to ta służba bezpieczeństwa kubańska dbała o bezpieczeństwo w oczach. Ale gdyż po prostu to była siła polityczna, do której Chavez miał całkowite zaufanie. No dobra, to tyle chciałem uzupełnienia. Kto teraz, towarzysze? No to ja mogę teraz. Dobrze mnie słychać? Tak, tak. No dobrze. A to w takim razie mam tutaj o Wróblewskim, a więc Walery Antoni Wróblewski urodził się 27 grudnia w Żołudku. Pochodził z dość uprzywilejowanej klasy, ponieważ ze szlachty po prostu, a uczęszczał tam do Wileńskiego Instytutu Szlacheckiego i też o tym świadczy to, że ukończył studia w Petersburgu. W 1861 roku otrzymał nominację na podporucznika i został kierownikiem szkoły w Sokółce, gdzie został organizatorem rozgłębionej sieci organizacji rewolucyjnych. Między innymi popierał tam Czerwonych i tak dalej. Również razem z kontantem Kalinowskim wydał pismo Chłopska prawda w języku białorusińskim. A co ciekawe, po przeczytaniu. Nie, dobra, to nie to. Po wybuchu powstania styczniowego został zastępcą generała Duchińskiego. Dnia 27 kwietnia dokonał pierwszego przeglądu pierwszego oddziału powstańczego, gdzie odczytał oficjalnie manifest rządu narodowego oraz dekret uwłaszczający. A podczas odczytania tego manifestu powstańcy na koniec słów właśnie Wróblewskiego odkrzyknęli hucznie: niech żyje Polska. W sierpniu został awansowany do stopnia pułkownika. Następnie przybył do Warszawy, gdzie prowadził rozmowy z Romualdem Traugutem. Podczas działań wojennych Wróblewski został ranny i został przewieziony do Galicji. Tam między innymi miał styczność z tam krewną Curie. A nie wiem, czy dobrze to wypowiedziałem. Chodzi o Marię Słodowską-Curie? No tak, tak. To była tam jakaś jej krewna, cioteczna, czy jakoś tak. Następnie z Galicji udał się już bezpośrednio do Francji. Tam pracował dość marnie, jak na swoje urodzenie szlacheckie, bo był po prostu nauczycielem i zapalał jeszcze latarnie. Co pewnie mogło być dość niewygodne dla człowieka właśnie tam z rejonów szlacheckich i tak dalej.
również we Francji, a zaczął działać tam w różnych organizacjach polskich i pomagał tam między innymi Polakom na emigracji. To byli Polacy, którzy często nie mieli wystarczających po prostu pieniędzy na przebycie we Francji, znajdowali się nieraz w skrajnej nędzy i tak dalej. A właśnie Wróblewski finansował ich bardzo często z własnych oszczędności, a kiedy nie mógł tego zrobić, to kierował jakieś tam prośby do organizacji rządowych lub prywatnych. Właśnie wspomniałem tam już o organizacjach powstańczych. Między innymi w 1967 roku wszedł do komitetu reprezentującego Zjednoczenie Emigracji Polskiej. Podczas wojny francusko-pruskiej bronił Paryża w batalionach Gwardii Narodowej. Był też organizatorem i dowódcą kawalerii oraz trzeciej armii. Powierzono mu również obronę fortu na lewym brzegu Sekwany. Gdy Wersalczycy zajęli już przepraszam, bo tutaj ogólnie to, co napisałem, jest trochę zagmatwane. Robiłem to w pośpiechu i po prostu. Zobaczysz, nie ma co się stresować. No. Sądzę, że o samej tutaj akcie zbrojnym w czasie walk o Komunie Paryskiej to już mówił towarzysz Arek, mówiąc o Jarosławie Dąbrowskim. Tutaj sama działalność wojskowa Walewrego Wróblewskiego dość przypominała to, co robił Jarosław Dąbrowski. Czy mógłbyś coś powiedzieć o tym, co robił Dąbrowski po Komunie Paryskiej? Bo w odróżnieniu od Jarosława Dąbrowskiego Walery Wróblewski przeżył. I co robił dalej? Co robił dalej po Komunie Paryskiej, tak? Bo to jest bardzo ważne, towarzyszu. No, po upadku Komuny Paryskiej w obliczu tych bestialskich mordów na komunardach, tam podobno krew spływała ulicami, a został tam też na niego wydany wyrok śmierci i tak dalej. I w obliczu tego udał się do Londynu. I co robił w tym Londynie? Został sekretarzem pierwszej międzynarodówki, co jest już bardzo, bardzo ważne w jego karierze rewolucyjnej. I był członkiem Związku Ludu Polskiego w Londynie właśnie. Po wybuchu wojny rosyjsko-tureckiej wyjechał do Halo? Halo, słuchaj mnie? Było cię słabo słychać. Ale słuchaj, skupmy się na działalności Walerego Wróblewskiego w pierwszej międzynarodówce i kontaktach Wróblewskiego z Marksem. Bo to dla nas jako komunistów jest jakby kluczowe. No, tutaj chyba nie jestem zbyt w stanie zbyt dużo powiedzieć. Znaczy... Ja z tą osobą raczej wcześniej nie czytałem, tylko robiłem to właściwie pół godziny temu. Szukałem różnych informacji. No dobrze, towarzyszu, nic się nie stało. To ja dopowiem, właśnie po to robimy takie prezentacje, żeby motywować ludzi do tego, żeby poszukiwać takich informacji, wyszukiwać. IPN i propaganda burżuazyjna robi wszystko, żebyśmy nie znali naszych bohaterów.
Więc jesteśmy od tego, żeby tą lukę wypełnić. Więc sama pierwsza międzynarodówka jest to organizacja, której cały los właściwie jest związany z historią narodu polskiego. Powstała na bazie mityngów Solidarności w Londynie z powstaniem styczniowym. Właśnie te mityngi były w 1963 roku doszło do kilku takich mityngów Solidarności z powstaniem styczniowym, w których to uczestniczyli przedstawiciele wielu różnych krajów. No i na tej bazie uznali, no to skoro my jesteśmy, spotykają się tutaj Brytyjczycy, Francuzi, Belgowie i inni, żeby się solidaryzować z Polakami, to może od takich spontanicznych spotkań przejdziemy do tworzenia organizacji właśnie międzynarodówki. No, niestety ta pierwsza międzynarodówka to była taka organizacja raczej niesformalizowana, istniejąca dość krótko, w dodatku pogrążona później w konflikt z anarchistami, tutaj właśnie konflikt Marksa z Bakuninem, więc sama międzynarodówka właśnie tam przetrwała do 76 roku, ale już właściwie po komunie paryskiej to ona tam była, miała te problemy wewnętrzne, konflikty. Więc to, co jest dla nas ważne, to to, że w tej pierwszej organizacji, no, w Radzie Generalnej był Polak, był właśnie Walery Wróblewski, który był tam jako bohater uczestniczący w walkach komuny paryskiej, no i był prywatnie przyjacielem Karola Marksa. Zresztą Walery Wróblewski jest pochowany w Paryżu na cmentarzu Père Lachaise, obok córki Karola Marksa, Laury Marks i Paula Lafarga. Więc wszystkich tutaj towarzyszy, którzy słuchają tego streama, albo w tym momencie, albo będą go słuchać później, zachęcam do tego, żeby poznawać i śledzić historię naszych tutaj rewolucyjnych przodków, no bo to są, no, historie mało znane, dość zapomniane, a my właśnie jesteśmy od tego, żeby to nagłaśniać. To kto następny ma jakiś referat? Może ja. No to może ja tutaj się zgłoszę. Ja mam dotyczący krwawego tygodnia, ale przede wszystkim represji wobec uczestników Komuny Paryskiej. No więc Komuna Paryska została stłumiona brutalnie i krwawo. Będące w służbie burżuazji siły Westalczyków nie miały skrupułów przy jej tłumieniu i dały pokaz tak naprawdę humanitaryzmu burżuazyjnego i tego, że jeśli władza burżuazji jest zagrożona, że jeśli klasa robotnicza ośmieli się zbuntować, to już nie udają takiej na pozór wolnościowej i demokratycznej, tylko po prostu stosują krwawy terror. Komuna upadła 28 maja, a poprzedzające je dni od 21 maja do 28 maja określa się jako krwawy tydzień. A więc tak, początkowo 20 maja siły wersalskie weszły do Paryża przez bramę Saint-Cloud. Niedługo później stolica Francji była świadkiem heroicznych walk na barykadach. W czasie walk Wersalczycy postępowali bardzo brutalnie, często nawet nie brali jeńców, tylko od razu dokonywali masowych egzekucji bez sądu. W ten sposób szacuje się, że rozstrzelano przynajmniej 30 tysięcy osób. Krwawo zmasakrowano tą komunę. Tutaj jednym z tych, którzy wyróżnili się najbardziej negatywnie, był generał Gaston de Gilfet, który kazał mordować praktycznie każdego, kto popadnie, nawet bez ustalenia, kim jest i jaki on właściwie miał udział w Komunie Paryskiej. Mordował kogo popadnie, bez pytania, kto to jest. Same i w ogóle i z tego też powodu otrzymał on pseudonim Rzeźnik. Egzekucje miały tam charakter masowy i publiczny. Zabijano tam po kilkadziesiąt osób naraz, nawet kilkaset. W jednej z tych egzekucji, która miała miejsce 23 maja, kiedy to rozstrzelano broniących potężnej barykady na Rue Royale wokół kościoła Madeleine, rozstrzelono tam naraz aż 300 osób. I to był rekord. Komunardów chowano w masowych grobach. Cały Paryż, ulice paryskie były pełne zakrwawionych ciał rozstrzelanych ludzi. Oprócz 30 tysięcy osób, które zostały rozstrzelane w czasie krwawego tygodnia, kolejnych 10 tysięcy skazano później na karę śmierci,
a także tysiące innych, no ale tam zostało zesłanych, uwięziono przykładowo 4000 osób, tam zesłano do Nowej Kaledonii na wygnanie, tam ich więziono. W sumie aresztowano ponad 43 tysiące osób, zostało tam aresztowanych, z czego spośród nich było 819 kobiet i 538 dzieci. To ja tam miałem dalej. Prowadzono ich tam aresztowanych do Wersalu i zamknięto w forcie Satory. W trakcie marszu jeszcze rozstrzelano 400 przypadkowych osób, a pozostałych uczestników marszu bito i szykanowano z nich. Oczywiście wywołało to wśród przyglądających się temu dziennikarzy relacjonujących oburzenie ogromne. Gdy już tam przybyli na miejsce, stłoczono ich w bardzo małej powierzchni, w nieludzkich warunkach, które były też ultra niehigieniczne i sprzyjały rozprzestrzenianiu się chorób. Wielu aresztowanych aresztowano tam na podstawie donosów, a ciała na ulicach Paryża to był ten znak wersalczykowskiego terroru. To już było zresztą już wspominane, ale tutaj można jeszcze raz wspomnieć, że dowódcy komuny paryskiej, tacy jak Delescius czy Dąbrowski, polegli. Tam Dąbrowski 23 maja, Delescius 25, a najwięksi kaci z tej komuny, tacy jak dowódcy jak Thiers czy Gilew, który został już zresztą wspomniany, byli po dokonaniu tej masakry wielokrotnie odznaczali, dostawali tam liczne zaszczyty. Taki był tragiczny los komuny paryskiej, że dziesiątki tysięcy tych, którzy ośmielili się przeciwstawić, po prostu zamordowano w tych masowych egzekucjach. Ale to nie jest taki jedyny przypadek. To nie pierwszy i nie jedyny raz, kiedy zmasakrowano takowe powstania, kiedy siły burżuazyjne stosowały krwawy terror. Mamy tu bardzo znany przykład szeregu antykomunistycznych hunt w Ameryce Południowej i Środkowej. Tam archiwa terroru, które tam zresztą należą do dziedzictwa UNESCO, które ujawniły prawdę o operacji Condor, mówią o 50 tysiącach zabitych i 400 tysiącach więzionych. Z czego tutaj mamy m.in. 3 tysiące ofiar Pinocheta, chyba najbardziej znanego dyktatora stamtąd, czy też nawet 30 tysięcy ofiar Fideli, czyli tutaj podobna liczba do rozstrzelonych komunardów. Ale też na naszym europejskim podwórku mamy przecież Franco i biały terror frankistów. Jest to około 400 tysięcy ofiar i tutaj spotkałem się w jednej publikacji ze stwierdzeniem, że frankiści byli tak samo, a nawet jeszcze bardziej brutalni niż naziści. I można ich uznać za terror frankistowski za najbardziej brutalny, jakby to być w historii świata. Mamy też biały terror w Rosji kontrrewolucjonistów. Mamy działalność amerykańskich wojsk w Wietnamie, gdzie tam Amerykanie chwytali każdego, kto popadnie. Tam było to słynne sformułowanie: wszystko, co nie jest białe albo martwe, jest Wietkongiem. Budowali tam te obozy koncentracyjne, przykładowo tam na Pukok. Takie można powiedzieć azjatyckie Auschwitz, gdzie, jak to sami Amerykanie określili, przechowywali, torturowali, więzili schwytanych komunistów, z czego komunistom można było zostać tam za uznanym za byle co. Ale wspomnijmy jeszcze na koniec o polskim przykładzie represji w II Rzeczpospolitej, gdzie komunistów z KPP, tak szpiegów, i za szpiegostwo tam była kara śmierci. Albo też funkcjonowanie obozu koncentracyjnego w Berezie Kartuskiej, gdzie też trafiło wielu komunistów, m.in. Gomułka. To chyba tyle. Dobrze, towarzyszu. Zaraz może jakieś pytanie ci zadam, ale najpierw przeczytam tutaj taką poetycki komentarz. Więc jest to poemat, od którego mieliśmy rozpocząć to nasze spotkanie. Niestety nie został przeczytany. Ja przeczytam ostatnie trzy fragmenty. Obrona słabnie, nadchodzi śmierć, żołdacki bagnet, w roboczą pierś, kamienie mokre, od ludzkiej krwi, 20 okręg, najdłużej brzmi, ostatni wystrzał, nieprędko jeszcze, pociski świszczą, złodziestym deszczem, nabij pal, bagnetem kuj, z trzasku salw, do końca stój. Chwileczkę, łez.
Walcz barykado, gin barykado, unoś się gniewna, pieśń paryska, czerwono skrzydłą, ptaków gromadą, ponad trupami, leć na pociskach, walcz barykado, gin nieugięta, będzie zwycięstwo, będzie zapłata, ludu roboczy, patrz i pamiętaj, proletariusze Francji i świata, gin barykado, sztandar znieś wyżej, wolna do końca, padnij i skonaj, groźna ostatnia, w martwym Paryżu, niezwyciężona, niezwyciężona, rozstrzelano 30 tysięcy, 100 tysięcy zakunto w łańcuchy, krwi ani sił już nie ma więcej, Paryż zmartwiały i głuchy, odezwa na rogu ulicy, Paryżanie dzisiaj powraca do wyzwolonej stolicy, prawo, porządek i praca, bruk do barykad wyrwany, zęby kamienne szczerzy, trzaskają salwy, brzęczą kajdany, maszerują oddziały żołnierzy, burżuazjo, wracaj z Wersalu, podziękuj swojemu Bogu, jeszcze ostatnie pożary się palą, na ulicach nie ma nikogo. Więc tutaj chciałbym, towarzysze, jesteśmy kilka dni, jesteśmy 4 dni przed rocznicą Komuny Paryskiej. No mam nadzieję, że zrobicie wysiłek i w ciągu tych 4 dni nauczycie się tego poematu na pamięć. No. I jeszcze raz go sobie ładnie wyrecytujemy. A, towarzyszu, chciałbym porozmawiać, zadać tutaj takie pytanie, gdyż mamy ten terror w Paryżu, wchodzą wojska i wojska mordują każdego, kto wygląda na robotnika. Profilaktycznie no, uważają, że jeśli ktoś ma brudne, takie zmaltretowane właśnie od pracy robotnicze ręce, no to lepiej go zamordować, gdyż jest to potencjalny właśnie rewolucjonista. Czy twoim zdaniem, gdyby wtedy w Paryżu znaleźli się koledzy z Instytutu Kapusiów, czy oni by przetrwali? No, myślę, że tak, no bo na jakie wątpię, żeby brali udział w rewolucji, no, biorąc pod uwagę, że żaden z nich nie przeprowadził ani jednej akcji ulicznej, czyli już, no, nie był w stanie się zebrać choćby na to, żeby zawiesić ulotkę, to wątpię, żeby chwycił za karabin i szedł na barykady, no nie, no to nie, jakby to nie ten sort ludzi, oni raczej siedzieliby zamknięci w swoich domach i pisali jakieś tam artykuły czy książki na temat komuny, ale sami w niej by nie brali udziału, tylko by ją opisywali. Tutaj także, jak ty tam wspominałeś o... Był wspomniany fragment o donosach, no to możliwe, że niektórzy z nich nawet, gdyby zobaczyli tą skalę terroru, tą krew, przestraszyliby się po prostu i sami by byli jednymi z tych kapusiów, którzy tam donosili. Nie bez powodu miał nazwę Instytut Kapusi. Znaczy, mi to raczej chodziło o tą rolę, że po prostu no, ludzie, którzy właśnie wychodzą z takiego założenia, no, nie ma rewolucyjnej teorii bez rewolucyjnej praktyki, no i jest taka pogarda dla jakiejś takiej spontanicznej robotniczego czynu, którzy tymi robotnikami chwytającymi za broń gardzą. No, to wynika troszkę z tego, że po prostu no, oni tam nie ma ludzi, którzy te robotnicze życie znają, no i na podstawie takiej właśnie wizualnej oceny jakiegoś żołdaka, no to bierze jakiegoś studenciaka, patrzy, no ręce bialutkie, jak tutaj no, jak jedwab, no, a nie, ten to nie jest robotnikiem, ten nie jest groźny, no. Tak raczej by to... Nie raczej, tylko na pewno. No to gratulujemy im, no. Używajcie dobrych kremików tutaj właśnie, no. To może kiedyś w przyszłości się to wam przyda. Czy mamy kolejny referat? Tak, mamy. Ja opowiem o antyklerykalizmie, postawie, której komuna przyjęła, oraz związaną z tym kwestię działalności kobiet w tym kolektywie, która jest no, dość mocno z tym powiązana. Komuna paryska od początku swojego istnienia sprzeciwiała się pozycji kościoła oraz religii w społeczeństwie i strukturach państwowych. 2 kwietnia, niedługo po tym jak komuna została ustanowiona, został przegłosowany dekret oskarżający kościół katolicki o współudział w przestępstwach monarchii. Dekret deklarował rozdział kościoła od państwa, konfiskatę i nacjonalizację majątków kościelnych, przejęcie własności religijnych kongregacji i różnych tego typu innych rzeczach. Grupy tworzące komunę rozpowszechniały poglądy antyklerykalne i ateistyczne, które odbiły się szerokim echem i poparciem i przejęciem przez masy
będące zrażonymi przez działania kościoła, zrażonymi działaniami kościoła podczas drugiego cesarstwa, czyli etapu państwa francuskiego blisko poprzedzające komunę w latach 1852-1870. W trakcie działania komuny co najmniej 26 kościołów zostało zamkniętych pod presją radykalnych gazet. Gwardia Narodowa przeszukiwała piwnice kościołów, szukając dowodów zarzucanego im sadyzmu i kryminalnych praktyk. Były nawet elementy Gwardii Narodowej, które wykonywały drwiące religijne procesje i parodie katolickich praktyk. W efekcie tej antyreligijnej propagandy wcześniej w maju niektóre kluby polityczne żądały natychmiastowej egzekucji arcybiskupa Darboya i egzekucji innych księży. Zostało wtrąconych do więzienia 200 osób, po czym rozstrzelanych zgodnie z postulatami podczas krwawego tygodnia w odwecie za egzekucję żołnierzy komuny, dokładnie 27 maja 1871 roku, włącznie z arcybiskupem paryżańskim Georgem Darboyem. Komuna paryska zajmowała się również innymi antyklerykalnymi postulatami, szczególnie wyparciem wpływów religii z systemu edukacji oraz usunięcie duchownych ze szkół i szpitali. I tutaj właśnie wchodzi ten wpływ pracujących kobiet, komuny, które walczyły o prawa kobiet i broniły rewolucji własnym życiem, między innymi André Leo, Anne Jacquard, Paul Mink i Nathalie Lemel. Przepraszam, jeśli nie wymawiam tych nazwisk poprawnie. Również Louis Michel, Elizabeth Dimitriev, które organizowały świeckie szkoły, pomoc medyczną oraz pomoc pracowniczą, ale również chwytały za broń podczas rewolucji i właśnie często dla tej rewolucji ginęły. No są to osiągnięcia i wysiłki kobiet pracujących, które właśnie zgodnie z przykładowo niedawnym międzynarodowym Dniem Kobiet Pracujących, już warto by podkreślić, i było to ewidentnie również przepraszam, słowa mi brakuje. Wiktoria internacjonalizmu, bo były to właśnie kobiety z różnych krajów złączone właśnie tą rewolucyjną rewolucyjną więzią. Tak, dokładnie. Towarzyszu, mam do ciebie pytanie. Mamy tutaj dwa przykłady. Mamy antyklerykalizm wyrażający się w Komunie Paryskiej, w rewolucji październikowej, w rewolucji chińskiej i mamy przykład różnych ruchów socjalistycznych z Ameryki Łacińskiej. Mamy rewolucję kubańską, mamy Wenezuelę, mamy Boliwię, mamy Nikaraguę, gdzie no, część tych rewolucjonistów no, publicznie deklaruje się jako chrześcijanie, szanują Kościół katolicki, spotykają się z hierarchami katolickimi. Nawet niektórzy tam księża się angażują w tę tam działalność socjalistyczną w tych krajach, zwłaszcza w Nikaragui. Twoim zdaniem dla Polski, która strategia jest lepsza? Dla Polski. Myślę, że dla Polski lepsza jest wiesz co? Powiem tak, ciężko jest powiedzieć, bo klerykalizm jest z jednej strony
bardzo szeroko widoczny i Polacy są bardzo związani i z religią, i z Kościołem jako organizacją. Powiążą z tym często, zwłaszcza na wsi, no, życie kulturalne, tak? No, wyjście do kościoła to jest jednak no, duże wydarzenie, tak? Gdzie cała wieś się zbiera, mogą sobie porozmawiać, tak? Zwykle to dochodzi po takich zjazdach. Są różne inne, jakby to się ciągnie, tak? Msza nie jest końcem tego spotkania, ale z drugiej strony organizacja kościelna jako taka jest tak przesiąknięta różnymi no, takimi rzeczami jak na przykład pedofilia, tak? Pedofilia księży wobec ministrantów, tak? Są to jak i tam dzieci i wierzących, tak? Jest mnóstwo historii, które ciągle są publikowane, jest wiele procedur, którego się niby Kościół katolicki podejmuje, z których nigdy nic nie wychodzi, właśnie dotyczących tej pedofilii. Myślę, że warto by się od Kościoła jako organizacji odciąć, bo jest ona szkodliwa. Słuchaj, to zadam jeszcze pytanie uzupełniające, bo gdybym ja to pytanie zadał 15 lat temu, kiedy to współpracowałem ze Związkiem Zawodowym Sierpień 80, taki był wtedy Komitet Pomocy i Obrony Represjonowanych Pracowników, kilka razy brałem udział w różnych demonstracjach z tymi górnikami z Sierpnia 80, i wtedy, jakby ktoś mi zadał pytanie, czy stawiać na sztandar antyklerykalizm, no to bym powiedział nie, lepiej iść drogą tutaj Ameryki Łacińskiej, właśnie, nie wiem, Chaveza, czy tych właśnie ten, no. Problem jest taki, że ja jestem emigrantem i od kilku miesięcy, no przynajmniej na jesieni, no to były tutaj mocno zamanifestowane poglądy antyklerykalne polskiej młodzieży. Różne dane socjologiczne potwierdzają spadek zaangażowania, coraz mniej osób chodzi do kościoła, coraz tam właśnie mniej osób posyła swoje dzieci na katechezę w szkole. Doszło do wielu różnych tutaj właśnie ataków na tych księży, że tam zdarza się, że ktoś po prostu powie do księdza wypierdala i tak dalej, że to po prostu no, polska młodzież jest, no, tak mi się wydaje, nie wiem, może ja w jakiejś bańce informacyjnej żyję i po prostu czytam tylko lewicowe media i to mnie grzeje, ale z tych lewicowych mediów wynika, no, że polska młodzież jest obecnie bardzo antyklerykalna. No i właśnie dlatego to moje pytanie, no bo ja nie wiem, pojadę do Polski, spytam, nie wiem, 20 młodych ludzi, to się dowiem, no, czy media kłamią, czy nie, no, ale jak twoim zdaniem właśnie w kontekście tych ostatnich protestów antykościelnych, które się nie skończyły, bo co prawda w tym momencie, no to załóżmy, no to trochę ta sprawa wygasła, no ale tutaj ta nienawiść do Kai Godek, do Rydzyka, do tych biskupów, do PiS-u, no to jest chyba coś, co prędzej czy później znowu wybuchnie. No. Znaczy nie, oczywiście ja mówię to nie w takim sensie, że to jest jakiś taki wizerunek większości, tak? To są jednak to ja mówię to ze względu na przykład dlatego, że moja mama i moja babcia, tak? To są no, dość takie konserwatywne osoby, bardziej moja babcia. No i to są osoby, no wiesz, no, które chodzą do kościoła, tak, które są bardzo
związane z tym, co mówi ksiądz, no, wierzą w takie rzeczy, jak jakby to były świętości i tak dalej, tak? Że nie wolno obrażać kościoła i tak dalej. Ale tak, poprawię się i powiem, że uważam, że powinniśmy absolutnie całkowicie antyklerykalny stosunek przyjąć, tak, ze względu na to, że te same problemy, które wytypowała właśnie Komuna Paryska Kościołowi, to się ciągnie nadal, tak, i to jest nie tylko w sprawie polskiej, ale ogólnie w sprawie, no, każdego kraju, tak, te rzeczy się zdarzają nadal, te rzeczy się zdarzają na tak dużą skalę, że no nie, sam Kościół nie jest w stanie tego kontrolować, a nawet jeśli kontroluje, no to jest to im na rękę, tak, więc wszystkie te, jakby to powiedzieć, wszystkie te okrucieństwa, których się dopuszcza Kościół, no, uchodzą im na sucho, między innymi właśnie dlatego, że jest ochrona księży i księżowie nie są traktowani jako regularni obywatele, tak? Dobrze, czy jest jeszcze jakiś referat? To już chyba koniec, o ile się nie mylę. Tak, koniec. Mhm. Więc tak, ja proponuję, że teraz dla osób, które oglądają to na żywo, jak chcecie, to możecie zadać pytanie. My w oczekiwaniu na pytanie, to chciałbym, żeby każdy się wypowiedział, taka luźna dyskusja na temat dyktatury proletariatu, no, na temat strategii różnic między Komuną Paryską a rewolucją październikową. Dlaczego Komuna Paryska przegrała? Dlaczego bolszewicy utrzymali władzę mimo podobnych tutaj szturmów i prób obalenia bolszewików? No, czy to przez, no, właśnie białych interwentów, czy to przez imperialistów? Więc tak, niech każdy, kto tam chce, niech się wypowie, a ja proszę o pytania, najlepiej jeśli macie pytanie jakieś, to do kogo je tam kierujecie, żeby nie było, no, zobaczymy, jeśli będą jakieś pytania, no to będziemy to ciągnąć, jak nie, to będziemy mogli wkrótce zakończyć. Bolszewicy skupiali się na komunizmie, przede wszystkim byli zdyscyplinowani, stawiali na centralizację, więc to jest przeciwieństwo Komuny Paryskiej, gdzie się tam kłócili tam o byle co. Nie było tej centralizacji, nie było tej takiej dyscypliny, przynajmniej jak bolszewickiej. To chyba najważniejsza jest kwestia tej centralizacji u bolszewików, ale także też tutaj warto dodać fakt, że bolszewicy się zasadniczo tam z białymi nie cackali. Jeszcze właśnie warto tutaj wspomnieć, że właśnie chodzi o tą właśnie organizację, o centralizację, o właśnie tą dyscyplinę. No i tutaj też warto tak wspomnieć, bo jak dyskutowałem z różnymi anarchistami i oni mówili o tych różnych właśnie rewolucjach anarchistycznych, to zawsze jest tak, że wszystko tam działało pięknie, super, tylko gdyby nie źli bolszewicy, czy tam gdyby nie ktoś tam, to by to się udało. Że właśnie jest taki problem, że no, ona sobie działała, a tylko przyjechał, ktoś najechał i ją zniszczył. Ale problem jest z tym, że na bolszewików też najeżdżali, a jakoś bolszewicy przetrwali. Machnowszczyzna na przykład nie przetrwała, na nią też najeżdżali. A no, coś tu więc musi być właśnie w samej istocie bolszewizmu oraz tego, no, powiedzmy to, anarchizmu, czy wolnościowego socjalizmu, czy jak zwał, to zwał, tej ogólnej decentralizacji. Błędem na pewno jest też to, że długo mogły działać gazety, które były prowersalskie. No, ale ja powiem, że to ogólnie wynikało z tego, że bolszewicy byli później i oni odrobili lekcje z Komuny Paryskiej. Przecież to dzieło Lenina, Państwo a rewolucja. No to ono głównie się skupia jako refleksja nad doświadczeniami Komuny Paryskiej. I właśnie
ze względu na to, że mieli te doświadczenia, wiedzieli, czego nie robić, wiedzieli, że potrzebny jest spójny plan, potrzebna jest jedność, wiedzieli, co chcą zrobić przede wszystkim, wiedzieli, w jakim kierunku chcą dążyć i wiedzieli, że kluczową jest kwestia tutaj władzy politycznej, jest kwestia nie układania się, nie czekania na jakąś łaskę, tylko faktycznie brania władzy, zachowania dyscypliny i realizowania tych postawionych celów. I myślę, że tak jak Lenin przeanalizował doświadczenia Komuny Paryskiej i nie zniechęciły ich doświadczenia Komuny Paryskiej i upadek, nie stwierdzili, że ojoj, jak Komuna Paryska upadła, pierwsza próba budowy socjalizmu państwa proletariackiego upadła, no to już jest to pogrzebane, skompromitowana idea i trzeba z tym zerwać i nie ma przyszłości. Nie, po prostu wzięli to na warsztat, zobaczyli, aha, tu było dobrze, aha, tu były błędy, to trzeba poprawić i poprawili. I kolejna próba budowy tutaj nowego społeczeństwa nie było, że przetrwała tylko kilkadziesiąt dni, ale przetrwała już kilkadziesiąt lat, czyli postęp jest ogromny i swoimi rozmiarami osiągnęła nie tylko wymiary jednego miasta, no ale znacznej części świata, prawie większość największego kontynentu na Ziemi, więc myślę, że trzeba po prostu tak jak bolszewicy uczyli się na doświadczeniach Komuny Paryskiej, tak my musimy się na doświadczeniach krajów realnego socjalizmu uczyć i nie zniechęcać się i nie dać sobie wmówić tej bzdury, że skoro te kraje upadły, to cała ta koncepcja budowy państwa socjalistycznego, to ona już się nie nadaje, jest skompromitowana. Nie, no to są kompletne bzdury i my nie powinniśmy tutaj pozwalać na to, żeby ktoś z takimi pseudoargumentami wyjeżdżał. Trzeba po prostu wiedzieć, w jakim kierunku iść i trzeba jeszcze bardziej iść w tym kierunku, w jakim szli bolszewicy, czyli w kierunku jedności praktyki z teorią, w kierunku właśnie tutaj centralnych dążeń, w kierunku zrozumienia istoty socjalizmu, bo socjalizm to jest wtedy, kiedy w oparciu o naukę staramy się budować, kierować uspołecznionymi środkami produkcji, nie dla jakichś tutaj interesów partykularnych, nie cały czas dyskutując, tylko kierujemy je według tej nauki marksistowsko-leninowskiej dla maksymalnego korzyści społeczeństwa i nie dajemy się pokonać wrogom, którzy chcą tutaj nas zniechęcić, czy nas siłą zastraszyć. A tak powiem jeszcze, że no dzisiaj właśnie stoimy w takiej sytuacji, że musimy zbadać ten przypadek tych krajów realnego socjalizmu. No i dzisiaj też problem w tym, że ten problem nie leży już jakby teraz, nie leży on już w kwestii samej jakby zbrojnej rewolucji, zdobycia władzy, utrzymania tej władzy, a właściwie można rzec, aby ta władza się nie zdegenerowała w jakiś sposób, aby ona była wciąż z masami, by wciąż ona budowała socjalizm. No i też właśnie tak jak bolszewicy nauczyli się z doświadczeń Komuny Paryskiej i dokonali takiego postępu z jednego miasta do jednej trzeciej świata oraz dokonali postępu z półtorej miesiąca do w ogóle 70 lat, no to tak my jak dokonamy tutaj prawidłowej analizy doświadczeń poprzednich krajów socjalizmu realnego oraz zastosujemy to rzecz jasna w praktyce, to co za może kilka dekad socjalizm będzie już nie jednej trzeciej świata, tylko na całym świecie i już nie na 70 lat, tylko na zawsze.
Ogólnie to jeszcze w komunardach zabrakło, można powiedzieć, tej centralizacji i przede wszystkim takiej twardej ręki w swoich działaniach. Można powiedzieć, że komunardzi działali wręcz w taki utopijny sposób. Tam przykładowo Trocki zaczął dowodzić Armią Czerwoną, to na przykład bolszewicy stwierdzili, że dowodzić muszą carscy generałowie starzy, ale ogólnie chwycili tą armię za twardą ręką i faktycznie dało to jakieś tam działania w praktyce. A właśnie komunardzi pozwolili sobie na jakąś taką utopię, federacjonizm i tak dalej. W ogóle co do samej dyktatury proletariatu, to takie rzeczy jak właśnie stłamienie samej komuny paryskiej, wcześniejszych, późniejszych strajków, co dochodziło do delegalizacji różnych partii socjalistycznych, do rzezi i tak dalej, to powinno dać taką, zaświecić lampkę nad, nie wiem, na przykład parlamentarną lewicą, czy tymi wszystkimi socjalistami, którzy wierzą w jakieś tam reformy, czy strajk generalny, że po prostu kontrrewolucjoniści za wszelką cenę będą starali się tą rewolucję stłamić i to jest już kwestia albo my, albo oni. Nie można sobie na taką utopię właśnie pozwalać w działaniach. No tak, potrzebny jest rygor i zamordyzm, a w kontrrewolucję trzeba wymierzyć masowy terror i ją kompletnie zniszczyć. Słuchajcie, pojawiło się pytanie. Co prawda nie dotyczące Komuny Paryskiej, ale wyjątkowo przeczytam. Następne pytania chciałbym, żeby dotyczyły jednak treści naszych referatów. Więc pytanie jest od Janko Komunisty. Czy to dobry pomysł, co mówił towarzysz Szwajcar? Chodzi o film, który ja wczoraj wrzuciłem na kanał. Taki przetłumaczony fragment mojej rozmowy z autorem kanału Red Cat. Kamrat Red Cat. Szwajcar, by nie stosować symboliki tradycyjnej, tylko zastąpić na przykład słowo komunizm jakimś nowym i wymyślić nowy symbol. To ja mogę zacząć. Oglądałem to. Rzeczywiście poniekąd ma rację, mówiąc, że musimy być nowocześni, że jakby tutaj rozwinę trochę chyba może sam, że mamy brzmieć jakbyśmy byli z XXI wieku, a nie z XX. Ale też towarzysz ze Szwajcarii jest jednak ze Szwajcarii, a nie z Polski. Szwajcaria nie miała doświadczenia budownictwa socjalistycznego. Tam nie ma pewnie aż takiej teraz antykomunistycznej propagandy i też ta polityka historyczna nie ma aż takiej wagi jak u nas. My musimy po prostu wziąć na sztandary właśnie PRL, najlepsze czasy jego, czyli te bierutowskie, musimy po prostu odkłamać ten PRL, bo inaczej po prostu nie ma. To nie jest tak, że my sobie mówimy, o, bo trzeba to zrobić, to tamto, tam podnieść płace, znacjonalizować i tak dalej. I w sumie wszyscy stwierdzą, że to w sumie dobrze brzmi, ja to zagłosuję. Nie, bo to jest tak, że jak to się powie, to zaraz ktoś wyskoczy, a, bo to próbowano już i przecież nie wyszło. No i co my wtedy mamy powiedzieć, że to nie był prawdziwy socjalizm i zacząć jakieś takie fikołki wywijać i nikogo do tego nie przekonamy. Nie można tak. A jeżeli chodzi o samą symbolikę, to też jest, to nie jest samo sedno problemu, myślę. Jeżeli mamy taki, a inny program, to i tak powiedzą, że jesteśmy komunistami i tak dalej. No chociaż rzeczywiście, jeżeli chodzi o symbolikę i tak dalej, to trzeba być umiarkowanym, w sensie takim, oczywiście możemy nosić czerwone flagi, również i sierp i moc też można nawet, ale też bez przesady jakimś takim, nie wiem, czczeniem na przykład Stalina czy coś, w sensie nie mówię, już nie oceniam teraz postaci Stalina, tylko to po prostu jak takie pisanie, że Stalin to był nie wiadomo jaki w ogóle świetny marksista-lenista, tak, Stalin był moim zdaniem wielkim marksistą-lenistą, nie idealnym, bo nikt nie był idealny, ale był jednak, ale jednak przede wszystkim był człowiekiem, a nie Bogiem. No i też właśnie jak mamy tak mówić, że tak ciągle mamy po prostu gloryfikować Stalina i w ogóle, to ludzie będą mieli nas za wariatów, a chyba nie o to chodzi.
Ale musimy się jakoś odnieść do postaci Stalina. Stalin to postać na tyle znana, na tyle istotna dla ruchu komunistycznego, że musimy zająć stanowisko w sprawie w jego sprawie, bo po prostu nie unikniemy tego tematu. Prędzej czy później w jakiejś tam dyskusji, czy w ogóle gdzieś natkniemy się na Stalina i będziemy musieli zająć stanowisko. Tak, o tym mówię, jakby właśnie podkreślam, że moim zdaniem Stalin był na ogół, w większości był dobry. No i tak też trzeba mówić. No tak, ale chodzi mi o to, że też nie był człowiekiem bez błędów, że no po prostu jest też trochę rzeczy do zarzucenia mu, a już pomijając o to, po prostu mówimy, jeżeli mówimy o Stalinie, jakby o ZSRR, czasów Stalina, no to musimy zobaczyć, powiedzieć jakby merytorycznie o tym, co tam się działo, merytorycznie właśnie, a nie po prostu jakoś, nie wiem, pisać, że Stalin wielki wódz, nauczyciel nasz, znam on coś tam w ogóle. Najlepiej, prostu... najlepiej pisać merytorycznie, ale wplać do tego takie określenia jak wielki wódz i tak dalej. Myślę, że to nie jest konieczne. Chodzi o to, aby po prostu... Nie jest konieczne, ale jest dobrym pomysłem. Myślę, że to nawet nad nadmiarze to może być już właściwie nawet na gorsze być, no bo właśnie ludzie będą mieli nas za jakichś wariatów, tak? A to nie o to chodzi. Chodzi o to, aby wziąć doświadczenia Związku Radzieckiego z czasów Stalina i się na nich skupić, a nie na tam samej postaci Stalina, no jaki tak, to Stalin nie był geniuszem. No to chyba oczywiste. No jakby tak po prostu... No ale rzeczywiście jednak nie można tak się w 100% odciąć od tego wszystkiego. Trzeba po prostu, myślę, tak z umiarem, a nie... Nie przesadzić, ale też nie żadną ze stron. Ja bym powiedział, że to jest kwestia tego, żeby nie robić tak, jak w Rosji widzimy obrazki, ikony zrobione ze Stalinem, petycje, żeby świętym go ogłosić. I w ogóle taki kult otaczany tej postaci przez ludzi, którzy nie przeczytali ani jednej jego pracy. Więc chyba lepiej by było czytać Stalina, niż robić kult. I to by było bardziej, myślę, zgodne z wolą samego Stalina. No tak, no jak są te ikony ze Stalinem, to faktycznie taka trochę przesada jest komiczna po prostu. No mi się wydaje, że dyskusja o Stalinie jest ciekawa, zwłaszcza w kontekście Komuny Paryskiej, a konkretnie tłumienia Komuny Paryskiej. No w całym XIX wieku i wcześniej, no to te klasy posiadające miały taką zarozumiałość w sobie i taką, no wy chłopi, może jesteście liczni, może i się buntujecie, ale kiedy trzeba, to my i tak wyślemy nasze tutaj szlacheckie wojska i was będziemy bezlitośnie masakrować, nabijać na pal, wieszać na szubienicy. Później w XIX wieku, kiedy zaczął się buntować ruch robotniczy, czy to jakiś tam likwidacja sprzysiężenia równych w czasie rewolucji francuskiej, czy tam powstania liońskiego, czy też pierwsze tutaj wystąpienie robotnicze, tam powstanie w 1848 roku w Paryżu, w końcu Komuna Paryska, no za każdym razem ta burżuazja miała w sobie taką bezczelność i taką arogancję, mówiąc, no wy możecie i nawet się nam postawić, wy możecie nawet popyskować i możecie zrobić sobie jakąś małą rewolucję, postawić kilka barykad, a my przyjdziemy i zrobimy z was sieczkę, my was wszystkich wymordujemy, wyślemy do więzień i tak dalej. W momencie, kiedy pojawił się towarzysz Stalin, oni już nie mają takiej bezczelności w sobie i arogancji, teraz się boją. No trzeba to na odwrót, to trzeba zrobić, żeby na odwrót było jakby. Żeby się nie bali Stalina? Nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, żebyśmy to my mogli mówić, że do sił burżuazji, że to my wyślemy nasze siły na was i się wy się bójcie. Dobra, słuchajcie, są kolejne dwa pytania. Jedno pytanie od Janko Komunisty znowu, ale ponieważ on już zadał pytanie, to teraz najpierw zadamy pytanie innego towarzysza. Towarzysz Jakow, moje pytanie jest następujące. Skoro bolszewicy brali lekcje z Komuny Paryskiej, to czego Komuna Paryska może nauczyć PPR? Jakie działania możemy naśladować, a jakich unikać zdaniem towarzyszy? Ja nawet po części miałem o tym referat, więc zacznę może.
No, o ile właśnie napisałem, że właśnie powiedziałem, że zniesienie armistaj okazało się być właśnie, no po prostu praktyka to zweryfikowała i na dłuższą metę to było po prostu no, nie do przejścia. Ale też właśnie wspomniałem tam o tej demokratyzacji ZSRR oraz o samej jakby ustroju komuny. I poniekąd właśnie no, dzisiejsze społeczeństwo polskie jest jednak znacznie bardziej wykształcone niż społeczeństwo carskiej Rosji, tak? Myślę, że właśnie można znacznie szybciej przejść do takiej właśnie szerszej demokracji niż to było w ZSRR. Właśnie, żeby tak więcej na przykład tych referendów chociażby, no po prostu może więcej właśnie roli powinny grać te organizacje masowe, żeby po prostu ten taki, że po prostu szybciej ta rola partii będzie się zmniejszała w drodze do komunizmu. Ale w Polsce tutaj też mamy ogromną rolę IPN-owskiej propagandy, która jest niestety mocno tak, ale wiesz, my mówimy jednak o takiej sytuacji, że w ZSRR to ludzie po prostu pisać nie potrafili, tak? I to jest w ogóle, no to jest w ogóle co innego, bo jakbyś dał takiemu chłopowi niepiśmiennemu zarządzania państwem, to już nawet nie jest kwestia tego, czy on ma słuszny światopogląd, czy niesłuszny, tylko po prostu, że on nawet nie byłby w stanie jakoś uczestniczyć w rządzeniu, tak? A, dobra. Ale to była duża przewaga, która umożliwiała szybsze budowanie tej właściwej świadomości klasowej i świadomości tutaj w ogóle interesów tego, jak działa socjalizm i tak dalej, dlatego, że ten człowiek był pozbawiony dostępu do kultury i jego kulturę można było kształtować praktycznie niemal od zera. A tutaj w tym przypadku będzie się więcej wlokło za tymi ludźmi, za ich kulturą przenoszone różnych przeżytków kapitalistycznych i dlatego będzie to, powiedziałbym, że nie łatwiejsze, ale wręcz trudniejsze. No tu trzeba, mamy dodatkowe zadanie w postaci odkłamania tych wszystkich i dlatego propagandy. Rola partii musi być jeszcze silniejsza. Znaczy, wiesz, to zależy, o którym aspekcie mówimy. Jeżeli mówimy o aspekcie światopoglądowym, to rzeczywiście. Jednak jeżeli mówimy o takim aspekcie, no po prostu jakichś takich zdolności, czy to jakichś technicznych, no, żeby po prostu człowiek był w stanie tam zdecydować o tym, co wziąć jakiś udział w, nie wiem, jakimś głosowaniu na temat jakiejś sprawy lokalnej, czy to w miejscu pracy, czy to samemu zostać jakimś menadżerem, albo zająć jakieś stanowisko urzędnicze. No i w tym sensie po prostu od razu jakby, czy może nie od razu, no ale znacznie szybciej na pewno będzie jakby właśnie taka możliwość, będzie właśnie możliwość, aby no ludzie zrządzili bezpośrednio, a nie przez partię. Chociaż myślę, że to pole do takiego tutaj działania będzie się kurczyć, ponieważ będziemy mieć coraz więcej, powiedzmy, algorytmów do wykorzystania, które będą wiele spraw załatwiać, typu spraw tego, jakie mają być relacje, plany produkcyjne, czy jaka technologia wdrożona, to raczej nie będzie na podstawie, na poziomie zakładu pracy rozstrzygane. Prędzej na poziomie zakładu pracy będą rozstrzygane kwestie takie typowo jego wewnętrzne, typu jaki rozkład godzin powinien być w pracy, czy jakie powinny być premie, wynagrodzenia rozdzielone, czy powiedzmy współdziałanie w tym, jak stanowiska obsadzać i czy zaufany ten jest człowiek i również wykrywanie pewnych błędów, bo jeżeli ten człowiek będzie lepiej wykształcony, to będzie miał większe szanse zobaczyć, gdy coś jest nie tak, że to, co widzi, jest nie tak, tak nie powinno być i wtedy będzie w stanie to zgłosić, zaalarmować, że dochodzi do jakichś praktyk nieprawidłowych. Będzie bardziej świadomy tego, jaki stan powinien być tym prawidłowym.
No oczywiście, tak właśnie jeszcze tutaj, jak już poruszyliśmy właśnie ten temat tej technologii, no to właściwie tutaj ciekawe mogą być prace Paula Cogswata, który właśnie, no on właśnie tam proponuje dużo rozwiązań tych właśnie takich technologicznych, tych najnowszych komputerów i tak dalej. No ale właśnie to jakoś w pewien sposób właśnie łączy z tą demokracją. No tam na przykład on jakoś tak proponował w ogóle, żeby o produkcji jakoś niby było w ogóle decydowane poprzez głosowania za pomocą jakichś aplikacji na telefon, tak? No to jest ogólnie temat, już w ogóle wychodzimy już daleko poza, znaczy może nie daleko, ale wychodzimy już trochę poza ten nasz temat dzisiejszy. No ale jest to temat rozległy, no ale no, ciekawy na pewno. No ale głosowanie nad planami produkcyjnymi za pomocą aplikacji jest kompletnym nonsensem, ponieważ podważa naukowy charakter planowania, naukowy charakter ekonomii. Więc ekonomia socjalistyczna nie jest ekonomią tutaj nastawioną na popyt konsumpcyjny tylko i wyłącznie, ale przede wszystkim na długofalowe zwiększanie tych możliwości produkcyjnych, możliwość sił wytwórczych i tak dalej, a nie w krótkiej perspektywie na przypodobanie się gustom konsumentów. No tak, ale też trzeba jednak zaznaczyć, że jednak ludzie to też nie są jacyś tacy ciemniacy, co tylko tak, wiesz, co tylko tak po prostu by tylko chcieli żreć i pić, nie? A dodatkowo też to nie musi być zawsze jakieś wiążące, ale to też może być pewna sugestia, czego ludzie chcą. Też ludzie przecież mogą jakby właśnie no, informować o swoich potrzebach i tym samym będzie można również kierować jakieś inwestycje, a nie po prostu produkcję konsumpcyjną. Ale to już znowu idziemy trochę już daleko tematu. Słuchajcie, ja bym chciał do tego pytania wrócić. Wydaje mi się... dobra, to ja powiem i później ty. Wydaje mi się, że tak krótko mógłbym powiedzieć, że od bolszewików możemy się nauczyć, jak obronić rewolucję przed wrogiem zewnętrznym. Ale równocześnie musimy powiedzieć, że sam upadek Związku Radzieckiego wynikał z faktu, że no, biurokracja, która się zdegenerowała, sprzedała ten Związek Radziecki. Ludzie tacy jak Gorbaczow czy Jelcyn się uwłaszczyli na właśnie tutaj majątku tworzonym ZSRR i to samo dotyczy PRL-u, gdzie tutaj ta właśnie pierwsza burżuazja w latach 90. to byli członkowie PZPR. Więc tego moglibyśmy się nauczyć od Komuny Paryskiej z kolei. No, co zrobić, żeby te no, elity rewolucji, elity partyjne, no jednak to nie były takie wieczne, no bo jeśli one są wieczne i nie poddawane kontroli, no to łatwiejszy jest ten mechanizm właśnie korupcyjny, jakiegoś takiego wykorzystywania przywilejów władzy do tego, żeby się po pierwsze samemu wzbogacić, a po drugie, żeby szkodzić rewolucji, jak to zrobił Gorbaczow i Jelcyn. No tak, jeszcze... A dobra, miał być okej, okay, ponieważ... Ale tu miał ktoś inny mówić, chyba ten... Tak, ja. No właśnie ja się chciałem odnieść do z powrotem do pytania, więc pytanie brzmiało, jakie działania komuny możemy naśladować. Więc działania komuny, jakie możemy naśladować, to między innymi właśnie to, o czym miałem referat, czyli rozdział Kościoła od państwa, tak? I wszystkie te... akcje z tym związane, między innymi nacjonalizacja majątku kościelnego, tak, związane z tym wprowadzenie powszechnego, bezpłatnego, laickiego nauczania, tak, bezpłatnego to jest dość ważna kwestia, no bo nauczanie nie było, było tylko dla elit, tak, rozpowszechnienie szkolnictwa zawodowego, no i też związane właśnie z tym szkolnictwem zawodowym, ochrony płacy i robotników, tak, szeroko rozumianych, tak, między innymi właśnie ochrona, zagwarantowanie płacy minimalnej robotnikom, tak, zakaz potrącania kar z ich zarobków, zawieszenia egzekucji z tytułu długów,
tego typu rzeczy, tak? Wszystko. Z Komuny Paryskiej był ten dobry pomysł, żeby płaca jakiegoś tam biurokraty nie przewyższała płacy robotnika. Żeby robotnika, nikt... dokładnie. No. Tak. Teraz ja powiem. Jeszcze właśnie co do tego, że od komuny możemy się nauczyć, jak jakby kontrolować tą biurokrację. No to jest słuszne, ale też trzeba wiedzieć, że właśnie no, komuna była po pierwsze no, krótkookresowa i na niewielkim obszarze, więc też taka właśnie od razu taka demokracja, nie wiadomo jaka, to też może być ciężka do wprowadzenia. No i tutaj na przykład myślę, że no ciekawe to na przykład miał pomysł Mao właśnie, na przykład koncepcja rewolucji kulturalnej, tak, czy linii mas, no to są jakby koncepcje, które mogą na pewno pomóc. No, mimo że wiemy, co się stało w Chinach już po śmierci Mao, to jednak przecież no, dzięki rewolucji kulturalnej Mao do władzy powrócił na 10 lat i tym samym na te 10 lat zażegnano niebezpieczeństwo restauracji kapitalizmu. No może też był problem w tym, że ta rewolucja kulturalna było jej za mało, że może była zbyt, nie wiem, że powinna być jakaś cykliczna, ciągła, a nie tak jedno wydarzenie. No, że Mao już był w sumie stary i jakby siły nie miał właściwie, żeby tam dalej walczyć. No ale no co, myślę, że to jest po prostu, że walka klas ciągle się w tym socjalizmie toczy. A jednak walka klas to nie jest żadna jakaś taka planowana decyzja, to nie jest proszony obiad, jak to Mao opisał, tylko to jest walka, jej się nie da do końca przewidzieć. Trzeba być ciągle na baczności tak naprawdę. No i co, trzeba po prostu ciągle tam walczyć, tak? Po prostu próbując no, wygrać, ale jakby pewności nigdy nie ma, kto wygra tam, socjalizm czy kapitalizm, tak? Słuchajcie, pojawiły się dwa pytania właściwie takie same, więc najpierw to pytanie zadał Janko Komunista. Czy Komuna Paryska mogła wygrać, gdyby dostała należyte wsparcie od komunistów ze świata i czemu nie dostała należytego wsparcia? I chwilę później podobne pytanie zadał Patryk Baranowski. Czy Komuna Paryska mogła się utrzymać? Więc każdy oczywiście może tutaj wyrazić swoje zdanie. Ja wyrażę swoje. No, podstawowa różnica między rewolucją październikową a Komuną Paryską była taka, że rewolucja październikowa była dziełem dokonanym przez partię, która to partia funkcjonowała od kilkunastu lat i była już tutaj zaprawiona w boju w czasie rewolucji 905 roku, później w czasie reakcji Stołypinowskiej, całego tego terroru, a więc była jakaś tam struktura zorganizowana, zdyscyplinowana, posiadająca swój tutaj no, system medialny, gazetę Iskra, Prawda i tak dalej. No i dzięki temu w momencie takiego kryzysu państwa no to ta dobrze zorganizowana partia mogła się przekształcić w dobrze zorganizowane państwo. Komuna Paryska była spontaniczna i przez to, że była spontaniczna, nie było tam właśnie tego centralizmu, którego się nie da narzucić w ciągu dwóch miesięcy. Bo sytuacja takiego kryzysu państwa może nastąpić w Polsce, nie wiem, za pół roku czy za rok. No wyobraźmy sobie sytuację, że dochodzi do jakiejś wojny i nagle burżuazja zdesperowana decyduje, żeby uzbroić polskich robotników. No i po prostu nagle polscy robotnicy dostają broń do obrony tam, nie wiem, polskiej burżuazji przed rosyjską burżuazją albo przed burżuazją niemiecką, czy jakiś inny scenariusz możemy sobie wyobrazić. No i nagle ci robotnicy dostaną broń, no i później wśród tych robotników, którzy dostaną broń, pojawią się jakieś żądania socjalne, więc taka sytuacja może się wydarzyć.
Tylko, że jeśli my będziemy w tym momencie posiadać dobrze zorganizowaną partię, to będziemy mogli wykorzystać tą możliwość, żeby właśnie ta broń, która została nam dana od burżuazji, wykorzystać przeciwko burżuazji. Jeśli PPR będzie słaby, jeśli inna partia rewolucyjna nie powstanie do tego czasu, a wydaje mi się, że jeśli PPR takiej partii nie stworzy, to nikt inny takiej partii także nie stworzy, no to po prostu będzie dobra okazja do zrobienia rewolucji, która będzie zaprzepaszczona i która się skończy tak, jak się skończyły tutaj liczne masowe protesty, które obserwujemy na świecie od 2 lat. No, mieliśmy masowe protesty żółtych kamizelek, mieliśmy protesty w Chile, mieliśmy protesty w Iraku, mieliśmy protesty w Stanach Zjednoczonych i w wielu różnych krajach były właśnie takie masowe, radykalne protesty, które skończyły się niczym, no. Więc no, bez dobrze zorganizowanej partii, no, jest ruchawka, która skończy się co najwyżej, no, tragedią, bo to w Chile to tam ileś osób zamordowano, w Iraku także, no, więc ta przegrana rewolucja to jest śmierć jej uczestników. No, poniekąd tutaj nawet przykładem są też na przykład ostatnie strajki u nas w Polsce, strajki kobiet, tak? One niby też były dosyć radykalne, tak? No miały jakiś ten cel postępowy, ale co, no nie było żadnego jakiegoś tutaj ścisłego kierownictwa, nie było właśnie partii ze słuszną teorią, nie wiadomo właściwie dokąd to miało iść. No i się tak skończyło z jakimś takim właśnie strajkowaniem z przedsiębiorcami czy tam kułakami i takie jakieś, na takie jakieś mgliste antypisto się zrobiło i ostatecznie teraz widzimy, że nic z tego nie wyszło. To jest bardzo dobry przykład, który podaję z tym strajkiem kobiet, bo to pokazuje, że w ciągu pierwszego tygodnia tych protestów aborcyjnych pani Lempart miała tak ogromny autorytet, że co ona by nie powiedziała, masy by za nią poszły. Tylko no, że ona nie miała, cała ta jej organizacja to jakaś kanapowa, to tam jest kilka kobiet po prostu i one musiały na bieżąco po prostu, więc strajk kobiet to takie dwuznaczne słowo. No, z jednej strony bardzo niewielka organizacja skupiona wokół tej pani Lempart, która poprzez właśnie braki kadrowe musiała to później uzupełniać, tutaj dokoptowywać Labudę, Michała Boniego i innych skorumpowanych typów. No a z drugiej strony strajk kobiet, no to jest symbol tego całego masowego ruchu właśnie walczącego o aborcję, no. Więc no, wydaje mi się, że gdyby pani Lempart w momencie właśnie 22 października, gdyby ona miała za sobą taką, nie wiem, dobrze działającą, nie wiem, 200-osobową organizację, no to ona mogłaby namieszać, no, w Polsce, realnie tutaj postawić kwestię nowych wyborów, obalenia PiSu od władzy, czy czegoś, no. A tak, no to cała para poszła w gwizdek, tutaj to się szybko, tutaj ludzie zaczęli się kłócić, ona nie była w stanie nad tym zapanować, no i się rozjechało, no. Tutaj jak już mówimy o przyczynach tam upadku, no to tutaj trzeba wspomnieć o tym, że na początku, gdyby poszli na Wersal, komunardzi, to prawdopodobnie zupełnie inaczej wyglądałyby losy Francji i Paryża. Prawdopodobnie by wtedy wygrali, bo mieli przewagę. No ale nie wykorzystali tego. No i tutaj było tutaj wspomniane na początku, na początku tej całej rozmowy, że tutaj oni się wtedy tam kłócili o byle co, podobnie jak teraz lewica w Polsce się kłóci o byle co. I przykład komuny paryskiej to jest praktyczny dowód na to, jak bardzo takie spory o głupoty, jak bardzo one są groźne i dlaczego tak istotna jest walka z takimi głupimi kłótniami. Bo skończymy jak komunarci paryscy, jak tak będziemy robić. Dlatego tak się należy tego wystrzegać. No, ja tylko dodam, że samo zdobycie Wersalu to ma znaczenie takie symboliczne. No, burżuazja przecież może uciec dalej, nie wiem, uciec do Bordeaux, czy uciec poza granicę Francji
i dalej tam próbować szkodzić z emigracji, tak jak, nie wiem, ci kubańscy tam ludzie od Batisty siedzą w Miami, tak jak polska sanacja uciekła do Londynu. Więc no, być najprawdopodobniej samo zdobycie Wersalu nie zakończyłoby wojny, ale mogłoby tutaj no, być istotnym krokiem w kierunku no, budowania socjalistycznego państwa. No ale mówię, no, to jest czysta teoria i gdybanie. No, Komuna Paryska nie była zdolna do podjęcia akcji ofensywnej. I każda rewolucja, która nie jest zdolna do podjęcia akcji ofensywnej, no to jest... No, nie chcę tutaj używać brzydkich słów, no ale, no, bo to, że w obliczu ataku wroga ludzie są w stanie się obudzić i walczyć, to już jest za późno na to. No, jak tam, nie wiem, no, nagle wojska szturmują i ci tutaj wznoszą barykady i się bronią. No, sztuka polega na tym, żeby w ogóle nie dopuścić do sytuacji, kiedy trzeba te barykady zdobywać, no. Bo w momencie samego początku Komuny Paryskiej, kiedy Gwardia Narodowa ogłosiła bunt, no to byli uzbrojeni robotnicy Paryża, którzy w ciągu pierwszych tygodni to mogli wszystko zrobić. Nie było w ogóle jakiejkolwiek siły, która mogła się im przeciwstawić. No dopiero później burżuazja zaczęła na prędko tutaj organizować swoją siłę i grać na czas i dopiero jak już byli szybko... Podobna sytuacja była, no, no dobra, już nie chcę mówić o tych żółtych kamizelkach czy coś, no ale no jakby te masowe ruchy protestu, które są radykalne, one zawsze, no bardzo często właśnie spotykają się z tym, że władza jest całkowicie zaskoczona i nie wie co z tym zrobić w ciągu pierwszych dni, no nie jest w stanie ogarnąć tej sytuacji, tak jak no... I czasami, no raz w życiu się chyba udało, że takie spontaniczne demonstracje odniosły sukces, czyli rewolucja lutowa w Rosji, gdzie rzeczywiście no, mamy tutaj masowe demonstracje, strajki, każdego dnia ruch rośnie i po prostu car panikuje i abdykuje. No ale tak naprawdę najważniejszy jest ten pierwszy tydzień. No, pierwszy tydzień, pierwsze dwa tygodnie. Jeśli w ciągu tego pierwszego tygodnia i w czasie takiej rewolucji lutowej, to właśnie nie trzeba było tworzyć barykad. Bo od razu jakby ta masowość, ta masa powoduje, że nikt nie chce walczyć i ludzie ustępują. A tworzenie barykad to jest właśnie symbol porażki, że tutaj zbliża się wróg i trzeba się przed nim bronić. No ale... To, czego zabrakło Komunie Paryskiej, a co mieli bolszewicy, co mieli rewolucjoniści chińscy i inni rewolucjoniści, to jest właśnie no, ta możliwość podjęcia działalności ofensywnej, możliwość pójścia do Banku Centralnego Francji i go wywłaszczenia, możliwość pójścia do tego czy innego przedstawiciela kontrrewolucji i go aresztowania, i tak dalej, i tak dalej. No, to jest jakby to, co... No, kto nie atakuje, ten przegrywa. A właśnie też tak mało pisał w tym kontekście, że właśnie jak zbliża się już rewolucja, no to należy nawet po prostu wyrzucić z partii ludzi, którzy się wahają, którzy są niezdecydowani, nieważne jakby byli zdolni. Bo po prostu, no, nawet jeżeli byliby jakimiś świetnymi tutaj mówcami, teoretykami i tak dalej, ale są niezdecydowani, nie potrafią właśnie, jak już nadchodzi ta rewolucja, no jasno powiedzieć, żeby atakować, no to w ogóle to mogą zaprzepaścić całą, ci ludzie mogą zaprzepaścić całą rewolucję w taki sposób, jak właśnie to się stało w Komunie Paryskiej. No. No PPR na razie jest dopiero właściwie na etapie tworzenia, tak naprawdę. No to myślę, że no wyrzucanie, no na razie nie trzeba wyrzucać ludzi niezdecydowanych, nawet na razie ciężko jest powiedzieć, kto jest zdecydowany, kto jest nie. No ale na pewno należy od już tego samego początku już właśnie tą cechę takiej stanowczości wśród członków kształcić w jakiś sposób. Nie, ale to wiesz, to jest jakby taka sprawa zdecydowane, niezdecydowane. W momencie jakichś rozpoczynania działań takich rewolucyjnych, to się wszystko bardzo szybko dzieje i tu bardzo szybko trzeba podejmować decyzje. No.
Weźmy sobie przykład tego strajku kobiet. No, sprawa rozpoczęła się 22 października i jeszcze 22 października wieczorem były już pierwsze demonstracje, 23 października były już duże demonstracje w różnych miejscach w Polsce, 24 października to samo i to samo. I ta dynamika tego protestu była taka, no, że w ciągu tych pierwszych kilku dni było, no, ruch narastał. I to jest moment, kiedy po prostu, no, szybko trzeba podjąć decyzję. Popierasz ten ruch i jeśli popierasz, to się w niego angażujesz. Nie popierasz tego ruchu i go olewasz. No nie wiem, jeśli strajkuje Tanajno, no to szybka decyzja, aha, to jest burżuj, nie popieramy. Jeśli strajkuje Kołodziejczak, to już jest to troszkę bardziej skomplikowane, ale też bym raczej powiedział, nie popieramy. No. Po dyskusji. No. Ale to jest ta umiejętność właśnie szybkiej analizy, podjęcia decyzji i jeśli się popiera, no to trzeba się w to całkowicie włączyć. KPP włączyło się w strajk kobiet po miesiącu od rozpoczęcia tych demonstracji. W momencie, kiedy już ten strajk dogasał. No. Więc to jest jakby ten problem, że jakaś taka brak decyzyjności, jakaś taka dupowatość, jakaś taka, nie wiem, tchórzliwość, jakaś taka, no, całkowite brak możliwości jakiejś takiej racjonalnej analizy rzeczywistości, co się dzieje i podjęcia szybkiego działania, no bo jeśli popierasz, to się w to włączasz od razu, no i to nie patrzysz na konsekwencje, no te demonstracje pierwsze tego strajku kobiet, one wszystkie były nielegalne i to w momencie jeszcze w pandemii, udział w tych demonstracjach mógł być, wszyscy ludzie mogli być aresztowani i gdyby tam pojawiło się 50 osób, to wszyscy zostaliby aresztowani. Jak się pojawiło kilkanaście tysięcy, to nikt nie został aresztowany, no bo wiesz, nie możesz aresztować kilkunastu tysięcy, no zwłaszcza nie ma miejsca, nie ma tyle miejsca w aresztach, no. Więc to jest ta właśnie sprawa tej, kiedy ta ilość przechodzi w jakość. Dobra, towarzysze, nie przedłużamy. Jak ktoś chce jeszcze powiedzieć jakieś ostatnie słowo, to teraz jest ten moment, no i kończymy. Halo, jest tam ktoś? Tak, tylko czy ktoś chce coś powiedzieć? Vive la commune. Vive la commune. No dobra, towarzysze, niech żyje komuna paryska. Mam nadzieję, że ten stream przypomniał polskim marksistom, socjalistom, lewicowcom, anarchistom także, bo to także jest ten element tych tradycji, że za kilka dni będziemy obchodzić bardzo ważną rocznicę, bardzo ważne święto i już jest to taka tradycja na polskiej lewicy, że o tych ważnych rocznicach przypomina odrodzenie komunizmu, a inni no to jakby to podchwytują, więc mam nadzieję, że dzięki temu, że my dzisiaj właśnie z towarzyszami z Polskiej Partii Robotniczej, żeśmy przeprowadzili taką audycję, no to ta pamięć o komunie paryskiej będzie żyć. Może inni przeprowadzą podobne audycje, albo napiszą jakieś artykuły, a najlepiej, gdyby na ulicach polskich miast pojawiły się jakieś takie okolicznościowe, czy to murale, czy plakaty, czy coś, no w każdym razie, co, no, pierwsze państwo rządzone przez robotników, co prawda krótkie, i takie efemeryczne, no ale jednak no, jest to coś, co my jako partia robotnicza no, musimy uczcić. Więc towarzysze, dziękuję za udział w streamie, dziękuję.